Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tę Eucharystię sprawować, bo do tej pory, chociaż idziemy razem, to nie miałem możliwości być u Was w grupach. Za dużo grup, za mało dni. Ale za to przyjmijcie tę Eucharystię jako odprawioną przeze mnie w Waszej intencji. Jakie macie intencje, to je sobie wzbudźcie. A ja w tych intencjach będę odprawiał tę mszę świętą. I też w intencji tej parafii, która nas tu przyjmuje w sposób więcej niż hojny. Dostajemy piękne słowo na początek tego dnia. Słowo o Królestwie Niebieskim. Myślę, że warto od tego zacząć, żeby trochę sprawdzić swoje myślenie, czy my nie zostawiamy rzeczywistości Królestwa Niebieskiego na niebo. Nie? Gdzie jest Królestwo Niebieskie? W niebie. Nie. Królestwo Niebieskie ma być na ziemi. Święty Mateusz używa tego pojęcia Królestwo Niebieskie tylko dlatego, że jako bardzo przyzwoity, porządny Żyd nigdy nie wypowiadał słowa Bóg, a już na pewno nie wypowiadał imienia Bożego, tym bardziej nie zapisywał. Dlatego mówi Królestwo Niebios. To słowo niebios, niebieskie, tylko zastępuje słowo Bóg, Królestwo Boga. Ale to nie chodzi o to, że Bóg ma być królem tylko w niebie. Bóg chce być królem tu i teraz, dzisiaj. Tę samą przypowieść zapisał święty Łukasz i tam bardzo dobrze to widać, bo ona się zaczyna od takiej rozmowy Jezusa z jednym z faryzeuszy. I faryzeusz mówi: szczęśliwi są ci, którzy będą ucztować w Królestwie Boga. A Pan Jezus mu mówi: no, jest uczta zastawiona, tylko nikt na nią nie przychodzi. Chodzi o to, że teraz Bóg zastawił ucztę. A nie, że przygotuje nam ją na wieki wieków. Tak, tam też. Ale nie może być tak, że człowiek zostawia królowanie Boga w swoim życiu na niebo. Liczy się dzisiaj. Dzisiaj. W tej chwili. Więc Pan Bóg chce być królem w naszym życiu. W jaki sposób to robi? Ano w ten sposób, że nas zaprasza na ucztę i to jeszcze taką, która jest ucztą weselną Jego Syna. Ucztą weselną Jego Syna. To znaczy, że Bóg nie chce być władcą w naszym życiu w ten sposób, że rozkazuje, że wydaje przepisy, że narzuca nam przykazania, normy, zasady, nie? Jeszcze je egzekwuje potem siłą. Tylko Pan Bóg mówi: chodźcie, siądźcie ze mną przy stole. Zjedzcie ze mną posiłek. Przyjrzyjcie się daniom, które są na tym stole. To jest danie pierwsze. To jest chleb życia, który jest Słowem Boga. To jest pierwsze danie. Mówię o tym dlatego, że bardzo często nam się wydaje, to co mamy zjeść na Eucharystii, to jest ciało i krew Pana Jezusa. Tak, też. Ale pierwsze danie to jest Słowo Boga. I o tym trzeba dzisiaj głośno mówić, bo jest także pewnie wśród nas wielu takich ludzi, którzy nie mogą podejść do tego stołu i przyjąć Komunii Świętej w ciele i krwi Pana Jezusa. To nie znaczy, że na tej uczcie nie ma dla nich nic do jedzenia. Jest pierwszy stół, z którego wszyscy możemy jeść. To jest stół słowa. I wiele razy w Piśmie Świętym jest taki obraz pokazany, jak ci, z którymi Pan Bóg nawiązuje rozmowę,
zjadają słowo, nie tylko słuchają. Zjeść trzeba słowo, przetrawić słowo, tak żeby ono mnie od wewnątrz budowało, żebym rósł, tak jak rosnę, nie, dzięki pokarmowi, żebym rósł dzięki temu, że zjadłem słowo. Potem spożywamy ciało i krew Syna Bożego. Wiecie co, ja tak myślę, że jak to was nie uruchomi, jak to was nie podda Bogu, to żadne przykazania, żadne rozkazy, żaden przymus nie pomoże. Ja gdzieś tam z pierwszych lat kapłaństwa pamiętam taki moment, pojechałem ze studentami, których miałem w duszpasterstwie akademickim, pojechaliśmy na taki obóz wakacyjny i oni się drugiego czy trzeciego dnia ostro pokłócili o to, gdzie kto ma spać, w jakim namiocie. Jakoś kompletna bzdura, ale się tak ze sobą pożarli, że wiecie, ja patrzę, co się dzieje, jest, no, czułem się, jakbym gdzieś tak dookoła same jeże leżą, nie? Że gdzie wstąpisz, to się poranisz, nie? I ktoś tam do nich przyszedł, od nich przyszedł do mnie i mówi tak, niech ksiądz upomni tego i tego. Ja tak popatrzyłem na tę osobę, mówię tak, słuchaj, 7 lat czytamy razem Słowo Boże. 3 razy w roku przeżywamy rekolekcje. Jak to nie potrafi między wami ustawić relacji, to co, mój rozkaz to zmieni? Co to będzie warte, jeśli ktoś, nie wiem, ustąpi, bo się mnie przestraszy? Czego to będzie? Co to jest? Co to za sposób myślenia? Pan Bóg w ten sposób nami nie rządzi. To jest bardzo ważne, to co Mateusz zapisał, że ta uczta to jest uczta weselna Syna Bożego. Byliście nieraz chyba zaproszeni na wesele, nie? Jak was ktoś zaprasza na wesele, to wszystko temu podporządkujecie. Nie wiadomo, co się musi stać, żeby nie pójść na wesele, nie? To zaproszenie na wesele to jest coś, co jest oznaką, że jesteś ważny dla kogoś, jesteś komuś bliski, ktoś cię traktuje jak swoją rodzinę. Na wesele zaprasza się najbliższych ludzi. Na wesele zaprasza się przyjaciół. I to jest niesamowity afront powiedzieć komuś, a ja do ciebie na twoje wesele nie przyjdę. To nie jest pytanie o przykazania, to jest pytanie o miłość, nie? Co jest między nami a Bogiem? I to jest uczta weselna Syna Bożego, bo cała historia zbawienia jest w ten sposób pokazywana, że Bóg chce być w naszym życiu oblubieńcem. A nie panem, nie tyranem, nie tym, który rozkazuje, chce być oblubieńcem. Bóg chce być z nami jednym ciałem. Bóg nas woła do takiej komunii, w której my będziemy z Nim jedno, będziemy dla Niego krewni, będziemy jak mąż i żona z Bogiem. I to jest sposób rządzenia Boga ludźmi, to jest królowanie Boga w świecie. Tylko i wyłącznie na drogach takiej miłości, takiej bliskości. Jesz Jego ciało i krew, jesz Jego słowo. To cię zmienia. Dlatego jest tak niesamowity, ważny czas pielgrzymowania. Mamy 4 dni, które w całości poświęcamy Jemu. Jesteśmy skupieni na Jego Słowie. Jesteśmy skupieni na Jego obecności. Całą naszą uwagę mamy skoncentrowaną na Nim. Jesteśmy czujni na Eucharystii. No właśnie, możemy tego doświadczyć, że to jest to, co nas zmienia. Tam jest jeszcze takie jedno słowo istotne w tej Ewangelii dzisiejszej. To jest słowo zlekceważyli. Zlekceważyli. Tylko też u świętego Mateusza.
W przypowieści w wersji Łukaszowej tego nie ma. Dlaczego nie przyszli na ucztę? Bo zlekceważyli. Też ten ostatni bohater negatywny zlekceważył, bo się nie przebrał na tę ucztę. Wydawało mu się, że może do jakiejś knajpy idzie, a on szedł na wesele syna królewskiego. Zlekceważył. Lekceważenie może być różne. Lekceważenie może polegać na tym, że przez lata nie przystępujemy do komunii i że nam właściwie wszystko jedno, że traktujemy komunię jako taki, nie wiem, święty obrzęd, jest to dobrze, nie ma drugie dobrze. Taki moment w Eucharystii niesamowity, jak tu już są postawione wszystkie kielichy, puszki, po przeistoczeniu Jezus jest gotowy, żeby z nami stać się jednym ciałem. Jezus jest gotowy, żeby stać się z nami jednym ciałem. On ma w sobie takie pragnienie. On jest całkiem do dyspozycji. Pytanie jest o drugą stronę. Chcesz tego kontaktu? Podejdziesz? Nieraz latami człowiek sobie to odpuszcza. A tam komunia święta. Spotkanie z Nim, które mnie zmienia, które mnie uruchamia, które sprawia, że, nie, że Bóg ma nade mną władzę, że przeze mnie Bóg może tworzyć rzeczywistość dookoła. Pewnie może być też lekceważenie inne, że przystępuję do komunii dzień w dzień, a jak się da to dwa razy, a w niedzielę to trzy, tak? I już w ogóle nie pamiętam, co robię. Z czasów seminaryjnych, no to było trochę lat temu, pamiętam takie zdanie z jednej książki, która była zapisem rekolekcji wygłoszonych papieżowi Pawłowi VI. I ksiądz, który prowadził te rekolekcje, powiedział tak w którymś momencie o możliwym lekceważeniu komunii świętej. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Nie. Podchodzimy do Eucharystii tak, jak podchodzimy, nie wiem, do kanapek, hamburgera, nie wiadomo czego jeszcze. Prosta konsumpcja. To nie jest prosta konsumpcja. To jest spożycie krwi. Ciała i krwi. Lekceważenie. Myślę, jest tak, że Pan Bóg do nas przychodzi tak prosto, w takich prostych znakach i w takiej bliskości, że łatwo Go zlekceważyć. Gdyby stał nad nami, pokazując nam całą swoją wielkość, całą swoją siłę, całą swoją wszechmoc, to byśmy się wszyscy częśli i bylibyśmy tacy szczęśliwi, że w ogóle z nami chce zamienić słowo. Ale kiedy On jest tak prosto, jak kawałek chleba i trochę wina, jak On jest tak prosto, jak słowo, które jest zapisane, łatwo to jest zlekceważyć. Łatwo zlekceważyć. A to są narzędzia królowania Boga w naszym życiu. Królowania. Tyle. Nie mam potrzeby mówić więcej, a myślę, że wy nie macie potrzeby więcej słuchać. Amen.